Nie Państwa za spóźnienie, ale mamy jednego takiego kierowcę chyba maskę ustawioną przez wszystkie rzeczy. Cześć, cześć. Proszę bardzo. Takie piękne kościoły się kierowcy. Jaka poradzie w tym? A, dobrze. Asiu, proszę bardzo. To może być po tym, za ciebie wyjdziemy, tak? Proszę nam zostawić przy tych wejściach, tam Stasiu, podjedź. Dobra, na schodach, wysoko. Czy każdy z Państwa otrzymał za symboliczną złotówkę kartkę pocztową? Tak, to? Tak, my to robimy później, jak wejdziemy. Proszę Państwa, wejdziemy sobie do środka. Najpierw wejdziemy. I tam ją wszystko powiem, tak? Proszę bardzo. Dzień dobry. Proszę przyjmie. Dziękuję panu. Pani powie? Jest. Czerwony każdy widzi. To? Wieża, tak jest.
Góry teraz co widać. Gdzie ty ten kościół biały masz? Zaraz, do budynku. Tylko wieżyczkę widać. Wieżę kościoła. Wieża nie widzę. No wprost. Szare takie budynki. Za budynkami. Coś po filmie, a zdjęcia podoba. No jak, ale żeby było widać, że byłeś tam. Znaczy widzimy gdzieś kawałek miasta, w którym... Nie, miasta nie widać. Aha. Jest troszeczkę niżej położone. Czy zostajemy? Czy możemy schodzić? Ale liczyłam, czy chcecie zostać? Chcesz pan opowiedzieć nam tutaj cokolwiek. Liczyłam na to. Proszę państwa, Iławski ratusz to dziecko jednego z najbardziej znanych iławskich burmistrzów, pana Karla Gizego, zbudowany w latach 1910-1912. Ratusz, który wybudowano ponad stan jak gdyby dla miasta. Miasto tak naprawdę wtedy było w zasadzie u szczytu swojego rozwoju. Miasto, które miasto było niezwykle bogatym, nazywane Perłą Oberlandu. Po prostu władze miasta zaciągnęły pożyczkę, zbudowały ten ratusz w ciągu 2 lat i w ciągu następnych 2 lat tę pożyczkę spłacały. Miasto wówczas liczyło około 10 tysięcy mieszkańców, natomiast ratusz był tak na bogato. No ale kto bogatemu zazwyczaj? Ratusz, który ma swoją taką tragiczną historię, związaną właśnie z panem, z burmistrzem Gizę. Był to burmistrz, który sprawował władzę w Iławie przez 22 lata. I tu Gizę mieszkał. Ja pokażę państwu, w którym miejscu. Tu Gizę mieszkał, na czas sprawowania swojego urzędu. W 1933 roku hitlerowcy odwołali go z tego stanowiska. Nie zgadzał się z ideami nazizmu i po prostu zrezygnował. Ale jeszcze przedtem spotkała go niezwykła i strasznie bolesna tragedia.
Mianowicie burmistrz Gisler po przyjęciu do Iławy, był w jednym związku z Węgorzowa, ożenił się, miał trójkę dzieci, dwie córki i miał też później po chyba 10 latach trafił mu się jeszcze synek Kurt. I Kurt w wieku 5 lat zginął tu, w tym ratuszu. Pokażę miejsce, z którego się, będący tylko pod opieką dwóch sióstr, wychylił się, spadł z balustrady i zabił się na miejscu. Mówiono właśnie, że Gize dał Iławie ratusz, a ten ratusz, czy coś najcenniejszego, coś najpiękniejszego, a ten ratusz, jakby zazdrosny o swoje dzieci, zabrał. Gize po 1933 roku wyjechał z Iławy, zamieszkał w Świnoujściu i w Świnoujściu w 1945 roku zmarł. Okoliczności śmierci są dość tajemnicze. Ja mam swoją wersję, ale może przy tym bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeziora też. Tutaj za Starym Miastem. Stare Miasto. Państwa, wychodzimy sobie, każdy schodzi jak mu wygodnie. Czy tyłem, czy przodem, czy trzymając się, tylko żebyśmy na siebie nie popadali. Ja tu jeszcze raz chcę przyjść. No, poprzednia grupa wycieczki była zachwycona ratuszem i właśnie tymi łabędziami. Takie malutkie, 9. Wczoraj też Tęgliście? One już sobie wychodzą tam na pościeżkę. Swoje miejsce mamy. Wręcz przeganiają. Krzysiek ma nagrane, jak przeganiają ludzi ze ścieżki. Te małe? Małe, duże. A duże, tam są malutkie jeszcze. A jak ktoś chce takich przeżyć ekstremalnych, to powinien sobie na kajak i z tym płynąć. To jest tak. Atakuje ten, tak, atakuje. Ten papa, nie? Się nadajesz od muzyka, przewodnika. A się dobrą informację daje, czekamy na przewodnika. Halo, proszę Państwa. Chodzili. Proszę.
Wyciągnął. Dobry, dobry, dobry. Teraz pojedę na wieżę. Dobra. Tak, proszę Państwa, to jest taki specjalny kolaż zdjęć. To są zdjęcia połączenie starej ławy z ławą nową. Wrzucone jak gdyby, zobacz Państwo, przechownie, które patrzą sobie po części po starym miejscu, po starej ławie i po części po nowej. Tu mamy budynek parku, tu mamy ratusz, a to mamy te rzeczy, których nie ma. Te budynki już niestety się nie zachowały. Tu mamy stare miasto. Panią na pewno kojarzy Pani z Iławy. Co tutaj mamy? No. Papaja i Jubile. O właśnie. Hotel Cunkrop, przepraszam. Hotel Cunkrop. Tu mamy też ruch starego miasta. Dobry. Zajedziemy. Tu mamy schodki Stare Miasto. Proszę Państwa, tu jest Hotel Cunkrop. Tych dni będzie więcej. Zapraszam 12 czerwca na wystawę. Będzie w galerii Jeziorak. Będzie tych udostępnionych gdzieś na 12 czy 15. Fajne, że pana Świdzińskiego, autorstwo. Tu mamy budynek poczty. My jeszcze tu pamiętamy, prawda? Tą dziurę, prawda? Pamiętam. Tak. Aptelka. Zapraszam Państwa. Zostań co mówisz, szak na słuchaku. Wygląd całkiem nieźle, wiesz? O czym mówisz? Wygląd. A, tak, no. Na bogate. Obok, nie? A to tak śmiesznie. Znaczy nie. Nieźle. No ja. Dziękujemy.